jak kręcimy z tego. Dzień dobry. Jedziemy na strzelec. Jak to było po polsku? Łódkę. Jedziemy do pana Ciączka na łódkę. Znaczy do pana Ciączka łódką na obiad, to jest SP. Na szybkę również. Fajnie będzie. Ten dom był pierwszym wyborem Francisa Coppoli, tak, jeżeli chodzi o kręcenie filmu Godfather. Działo się to 51 lat temu, w 1972 roku. 50 lat obchodziliśmy rok temu w Godfather. To było wielkie wydarzenie. Tak. Słuchajcie, przyjechali, rozmawiali. Wtedy by właścicielami byli oryginalni, pierwsi ci, którzy wybudowali ten dom. I oni nie dogadali się, poszło pieniądze. I poszli szukać dalej i dojdziemy do tego domu za niedługo, w którym kręcony był Coppola. Ale tu, dlatego ja mam zawsze to wino, lubię opowiadać, jak ktoś nie wie, no nie? Miejsce nazywa się Emerson Hill. Od wybitnego poety, eseisty, filozofa amerykańskiego Ralpha Waldo Emersona. I on tutaj mieszkał. To były ogrody jego. Tak. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Oskar, brawo, to niesamowite mieć 24 urodziny w Nowym Jorku z przyjaciółmi, z teatrem, z moim teatralnym ojcem. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Historia związana z filmem Ojciec Chrzestny, tak? Pierwszy wybór był nasz dom, nie wyszło. Przyjechali tutaj. Ten dom po prawej stronie, taka niebieskawa dachówka też kamienna. To mieszkała rodzina, która była podstawą tej rodziny, wiecie, przestępczej Corleone. A ten dom żółty to jest dom, gdzie kręcili Ojca Chrzestnego. Tylko my go zobaczymy teraz z tej strony, bo on jest, on już jest, słuchajcie, to jest ta sama wzgórze, tylko my mieszkamy na Emerson Hill, a to już się nazywa Tuts Hill, Tuts Hill. Teraz Tuts Hill, Emerson Hill to jest największe wzgórze w Nowym Jorku. Zgadnijcie, ile metrów ma? Około 400 metrów. I to jest największe wzniesienie na wybrzeżu atlantyckim od Florydy aż do Cape Cod, czyli do Zatoki Dorsa.
tak, tutaj jest właśnie dom, gdzie był kręcony Ojciec Chrzestny, jak tam nie dogadali się z moimi właścicielami. I tu, gdzie jest za ogrodzeniem, była scena wesela. Tam żenili się, tam było wesele, był ślub chyba też. Co chciałem jeszcze powiedzieć, że tutaj był ogród, jak się dogadali tutaj z tymi właścicielami celowo, to oni za pieniądze, które zarobili za te kręcenie filmu w tym domu, wybudowali sobie basen. Wyobraźcie sobie, że tu w tym domu, teraz jest wybudowany, ale on był stary, on jest bryła stara w dalszym ciągu. Wspaniały widok na cieśninę Verrazano. I tu w czasie II wojny światowej mieszkał obywatel amerykański, niemieckiego pochodzenia, który okazał się szpiegiem hitlerowskich Niemiec, szpiegiem. I tu mieszkał w czasie II wojny światowej, szpiegował, zbierał informacje o wpływających okrętach, wypływających jednostkach, zdjęcia robił.